Jutro radni mają przyjąć lub odrzucić plan zagospodarowania dla tej dzielnicy. Plan, który budzi ogromny sprzeciw mieszkańców. Dlatego dziś po raz ostatni apelowali do radnych, aby podczas głosowania odrzucili ten projekt. 6 lat minęło od rozpoczęcia prac nad planem zagospodarowania Sołacza. To równocześnie 6 lat walki o przyszłość tej dzielnicy. Jutro finał. Radni mają zadecydować, czy przyjmą plan. Czy chcą przejść do historii jako ci, którzy zainicjują likwidację zachodniego klina zieleni, bo już przeszli jako inicjatorzy likwidacji południowego klina zieleni. To jest plan miejscowy dla Bielnik. Przyjęcie planu, jak mówią jego przeciwnicy, oznaczać będzie degradację Parku Sołackiego i zmniejszenie o 11 hektarów terenów zielonych. To była pewna, nazwijmy to w cudzysłowie, świętość, którą wszystkie plany broniły. A teraz w jakiś taki sposób, no niewiadomy, staje się to teren takiej, powiedzmy, gry deweloperskiej. Deweloperzy działki kupili, zwłaszcza tu przy Parku Sołackim. Plan jednak ściśle określi, co i jak mogą budować. Zakłada, że działki mają być duże, ponad 1000 metrów, a domy mają zajmować najwyżej ich 20%. Po odjęciu terenów przeznaczonych pod drogi i po odjęciu powierzchni, które będą zajmować budynki, cała ta pozostała część terenu będzie w dalszym ciągu zagospodarowana zielenią. W 3 miejscach Sołacza, na terenie między ulicami Niestachowską, Litewską i Grudzieniec, przy Drzymały i przy Pułaskiego ma powstać około 100 domów jednorodzinnych. Mieszkańcy Sołacza mówią, że nie chcą blokować inwestycji. Ostrzegają jednak, że ingerencja w Sołacz zmieni bezpowrotnie charakter dzielnicy. Sedno sprawy jest rozbudowa, zostawienie terenów zielonych. W przyszłości już mógł je wykorzystać jako park, może przemienić je w park. Nie chodzi nam o to, żebyśmy teraz zamienili je w park i wydali na to teraz pieniądze. Ten plan przyniesie korzyść tylko właścicielom gruntów, alarmują mieszkańcy. Sprawi, że Sołacz będzie zabudowany i niedostępny dla mieszkańców. Ograniczenie dostępu powszechnego do tych terenów, czyli ograniczenie dostępu do zieleni dla wszystkich poznaniaków miasta, jak i też zniszczenie centrum społecznego ogólnie dostępnego. Plan nie uwzględnia bowiem istnienia skłotu Rozbrat, o którego zachowanie walczą anarchiści. Towarzystwo Przyjaciół Sołacza zebrało 11 tysięcy podpisów pod petycją o ratowanie parku przed planem. Jutro listy trafią do radnych. Cichy i spokojny Sołacz stał się polem głośnej walki. Walki o wizję i przyszłość dzielnicy, walki toczonej na ekspertyzy i argumenty. Decydujące starcie jutro, ale wiele wskazuje na to, że wojna o Sołacz jeszcze będzie trwała. Małgorzata Lamperska, Teles.